Tutaj przykład podam z trójki, które myślę bardzo często ludzie mają możliwość zobaczyć, przeżyć na własnej skórze, kiedy to kierowca decyduje się na wyprzedzanie, a nie ma do tego ani miejsca, ani możliwości. Efekt jest wtedy taki, że inne auta, czy inni kierowcy muszą podjąć manewr obronny i zjeżdżać na pobocze. Bardzo często gwałtowny manewr obronny, który w ich przekonaniu albo w ich odbiorze wiadomo jaki jest, bardzo negatywny. Dlatego to jest przykład takiego zachowania. Kolejnym przykładem mogą być te zachowania też odnoszące się w mieście do właśnie sytuacji związanych z przejściami dla pieszych. Tutaj wiadomo, kierowca chroni samochód, pieszego nic, więc nie trzeba nic więcej dodawać, jakie to jest zagrożenie, a próbujemy tutaj też tą sytuację zmienić. Także to są dwa przykłady takich sytuacji.